Cześć, z tej strony Klaudia Cukier-Puder. Zapraszam Was dzisiaj na film, jakiego na moim kanale jeszcze nie było. Będzie to film z aż trzema makijażami, które będą wykonane tylko jedną paletą. Gorąca premiera ostatnich tygodni. Paleta retro we współpracy z Glam Shopem wspaniałej Karoliny Ziętek. Chcę Wam pokazać, jak ta paleta jest różnorodna, jak pobudza wyobraźnię, jak wiele możecie nią wykreować, a te moje trzy makijaże to tak naprawdę dopiero początek. Pierwszy makijaż idealnie skomponuje się z moim sweterkiem. Będzie to taki makijaż, jaki ostatnio wykonałam sobie na sesję. Jak wrzuciłam zdjęcie na Instagram, na stories, to bardzo dużo osób pisało, że ten makijaż im się bardzo podoba. Zresztą powiem skromnie, nieskromnie. Powiem nieskromnie, że mnie się też bardzo podobał. Ten makijaż wykonałam tymi czterema cieniami z delikatną domieszką cienia czarnego, czyli Bridget. I właśnie teraz Wam pokażę, w jaki sposób krok po kroku go wykonałam. Na powiekach mam korektor, twarz mam ujednoliconą podkładem, mam też bronzer, ale to jest mniej istotne w tym momencie. Ważniejsze jest to, że tutaj mam tylko i wyłącznie korektor. I zaczynam od cienia Debbie. I ten cień nałożę sobie puchatym pędzlem w załamanie powieki, ale również na powiekę ruchomą i postaram się to oko troszeczkę wyciągnąć do zewnątrz. Ten cień będę nakładać również na dolną powiekę, zrobię sobie nim taki obrys całego oka. Ja w tym momencie posługuję się pędzelkiem Blendit. Jest to pędzelek numer 223. Teraz biorę sobie mniejszy pędzelek, to jest Hulu by Daniel Sobieśniewski DS12. On jest też kuleczką, troszkę mniejszą, troszkę bardziej zbitą i nim postaram się skoncentrować większą ilość koloru tutaj bliżej kącika zewnętrznego i nim będę bardziej wklepywać niż rozcierać. I dokładnie to samo robię z drugiej strony. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale te cienie po prostu same się blendują. Ostatnio robiłam porządki w moich paletach i przeglądałam sobie moje palety. To akurat było po premierze palet Agi i Karoliny. I powiem Wam, że jak dotknęłam konsystencji cieni Huda Beauty z tych starszych palet dużych, to pomyślałam sobie, z czym do ludzi, jak my tu mamy w Polsce takie cienie, takiej jakości. Naprawdę, to jest szok. Świat powinien się dowiedzieć o tym, cały świat moim zdaniem. Teraz biorę mniejszy pędzelek, to jest DS16 i ten sam cień, tak jak wcześniej zapowiadałam, nakładam na całą długość dolnej powieki. Pamiętajcie, żeby koniecznie łączyć kącik zewnętrzny i tutaj górną powiekę z dolną. Bardziej puchatym pędzelkiem numer 226 Blendit rozciągam sobie to cieniowanie na dolnej powiece. I blenduję jeszcze dokładniej jego granice. Teraz na palec wezmę cień Hollywood, ten piękny złoty cień i jego wklepię w powiekę ruchomą. Tutaj, gdzie nie mogę dotrzeć przez mój długi paznokieć, wezmę pędzelek płaski, mały DS10. I uzupełnię ten kącik wewnętrzny. Teraz małym pędzelkiem, to jest znowu DS16, rozjaśnię, rozświetlę sobie kącik wewnętrzny, ale przy pomocy najpierw tego białego cienia Merlin strzepuję nadmiar, bo jest tak mocno napigmentowany. Nakładam sobie ten cień tutaj, zarówno w kącik wewnętrzny, jak i trochę przeciągam na powiekę ruchomą, bo chcę, żeby on mi stworzył bazę pod cień mocniej błyszczący.
Jak już sobie w miarę roztarłam granicę tego białego, biorę teraz płaski pędzelek Hulu P62, biorę cień Vivienne i bardzo cieniutką warstwą tym pędzelkiem, celowo wzięłam pędzelek, który jest przybrudzony od korektora, którym wcześniej rozcierałam korektor na powiekach, żeby lepiej mi się ten cień chwycił, żeby mi się nic nie osypało, bo to jest z tego co kojarzę Turbot, więc on ma bardzo dużo drobinek. I niewielką ilość tego cienia nakładam na pędzelek i nakładam w kąciki, dokładnie tam, gdzie nakładałam ten biały cień przed momentem. I teraz ostatni element tego makijażu, biorę sobie maluteńki pędzelek DS17, taką maciupeńką kuleczkę i cień Bridget, cień czarny, odrobinkę na pędzelek i nim przyciemnię sobie linię rzęs, tylko dosłownie to miejsce, ale nie chcę, żeby to była graficzna linia, tylko chcę, żeby to była taka rozmyta, delikatna kreska, która też optycznie zagęści te rzęsy i będzie ładniej wyglądać po tym, jak przykleję jeszcze kępki. Linia rzęs przydymiona, nałożyłam też cielistą kredkę i użyłam tej z Vibo od Katosu na linię wodną. Teraz tylko przykleję kępki i zaraz do Was wracam. No i jak widzicie, makijaż oka praktycznie skończony, ale makijaż twarzy muszę jeszcze dokończyć. I gdybyście chcieli, żeby ten makijaż był taki całkowicie klasyczny, to możecie użyć różu w takiej kolorystyce, jak mamy na oku, czyli może to być coś brzoskwiniowego albo coś takiego bardziej neutralnego. No i nudowe, beżowe usta albo takie bardziej karmelowe. Ale ja ostatnio ten makijaż sobie zrobiłam w połączeniu z różowym różem i z nudowymi, ale różowymi ustami. I powiem Wam, że to naprawdę bardzo ładnie i świeżo wygląda. I tak też zrobię dzisiaj. Ostatnio użyłam różu od Anastazji i to był róż z takiego trio. Odcień nazywa się Rose, ale znalazłam super odpowiednik, o wiele tańszy i użyję tutaj różu E-Colore i to jest odcień Cute Watermelon. I na usta nałożę matową pomadkę z Semilaka i jest to odcień Lady Nude numer 424. Kochani, makijaż skończony i jest to pierwszy look wykonany paletą Retro. Przechodzimy do kolejnego makijażu i ten będzie zdecydowanie bardziej ciemny, mocny, wieczorowy. I tutaj potrzebuję taśmy klejącej, bo chcę, żeby tutaj było ładne odcięcie. Ucięłam sobie już kawałek taśmy. Przyklejam taśmę tak, żeby ona stanowiła przedłużenie dolnej powieki. Ale zrobię to na tym oku, bo będziecie lepiej widzieć. I celowo też nie mam podkładu, nałożyłam sobie tylko korektor na powieki, żeby spokojnie sobie wyczyścić, jeżeli coś mi się odsypie pod okiem. I od razu przechodzę do cienia Greta i ten cień nakładam na całą powiekę ruchomą, aż tutaj go wyciągam w stronę kącika zewnętrznego. Użyję do tego płaskiego pędzelka, niezbyt dużego. Będzie to pędzelek Blended numer 280. Widzicie tą pigmentację? Teraz cieniem Debbie rozblenduję granice tego cienia Greta i powiem Wam, że one się przepięknie ze sobą łączą, chociaż na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że są to dwa odmienne odcienie, ale naprawdę nie wiem, w jaki sposób są stworzone te cienie, że tak pięknie się łączą, tak pięknie się razem blendują. Zaraz zresztą sami zobaczycie.
Teraz biorę sobie bardziej zbity pędzelek, taką kuleczkę, blended numer 240, czarny cień Bridget. I nim przyciemniam sam kącik zewnętrzny. To samo, dokładnie to samo zrobiłam na drugim oku i częściowo zmyłam to, co mi się osypało na twarz. Teraz odkleję taśmę i jeszcze dokładniej wyczyszczę obszar oka, bo zobaczcie, jak to śmiesznie w tym momencie wygląda. Równie dobrze taki mógłby być makijaż halloweenowy, także pomyślcie o tym, bo tak też go możecie wykorzystać. I teraz nałożę odrobinkę korektora na dolną powiekę i przechodzimy do dolnej powieki. Teraz pędzelkiem takim małym DS17 nakładam cień Greta również na dolną powiekę. Skupiam się szczególnie na tym łączeniu góry z dołem, żeby w kąciku wszystko ładnie się łączyło razem, żeby tu nie było żadnej przerwy. I biorę trochę większy pędzelek DS16, ten sam cień. I jeszcze na mniejszy pędzelek biorę czarny i czarny dokładam w samym kąciku. Zobaczcie już, jaka różnica między jednym okiem a drugim. Tym większym, bardziej puchatym pędzelkiem mogę sobie tutaj wyczyścić tą dolną granicę, ładnie połączyć. Chociaż i tak takie końcowe czyszczenie będę robić już, jak będę miała nałożony pod okiem korektor. Za momencik przejdę i zrobię to samo z drugiej strony, ale chcę Wam jeszcze pokazać, bo chcę tutaj wpleść piękny zielony cień z tej palety Retro, cień Elizabeth, ten zielony, o ten. I myślę tylko, czy nałożyć go na sucho, czy na mokro. Może najpierw spróbujemy na sucho, a jeśli będzie się za słabo błyszczał, to nałożymy na mokro. Przeczyściłam sobie trochę ten pędzel kuleczka DS17. Niestety mam tylko jeden, coś czuję, że będę potrzebować tych pędzli trochę więcej, bo uwielbiam je, mają tak fajne kształty. I biorę na ten pędzelek zielony cień. I nakładam tutaj od środka, od kącika wewnętrznego. O, już go widzę. Piękny jest. I mniej więcej nakładam go do połowy powieki dolnej. Teraz przyciemnię linię wodną i tutaj pomyślałam sobie, że będzie ładnie wyglądał brąz, nie czerń. Myślałam o fiolecie, ale fiolet boję się, że za bardzo się zleje z cieniami, ale brązowy. I tu akurat mam kredkę z Bella, hypoallergenic. Jaki to jest numer? 02. I ostatni cień, jakiego tutaj użyję, to będzie cień Vivienne, czyli to piękne złotko i chciałabym nim rozświetlić kącik wewnętrzny, tylko dajcie mi chwilę, muszę znaleźć jakiś czysty pędzel. I na szczęście znalazł się jeszcze jakiś mały czysty pędzel, jest to Zoeva 237 i nim nakładam w kącik wewnętrzny cień Vivienne. Kochani, ja przechodzę do drugiego oka, tam zrobię dokładnie to samo i przejdziemy do rzęs. Oczy już prawie na finiszu, wytuszuję sobie jeszcze rzęsy i postanowiłam, że dokleję sztuczne rzęsy, nie będę Wam już tego tutaj pokazywać, ale dokleję takie nowe rzęsy od Make Up Revolution. Tak się prezentuje gotowy makijaż, mam nadzieję, że bardzo Wam się spodoba. Mała korekta, musiałam jednak użyć innych rzęs i użyłam rzęs od Amelie Szczepaniak, tych Pierre René, to jest model Instami, bo te totalnie nie nadają się do takiego mocnego oka, do makijażu dziennego jak najbardziej, ale tutaj
całkowicie zginęły, więc musiałam się zdecydować na inne. Pewnie będziecie pytać o resztę twarzy, więc tylko powiem, że użyłam podkładu Lancôme Tinted Idol Ultra Wear. Użyłam różu od Hehan, jest to róż numer 6 Cappuccino, rozświetlacza Disco Ball My Secret i na ustach mam pomadkę Puro Bio i to jest odcień, taka pomadka w kredce i to jest odcień, dajcie mi chwilę, chyba 24. Czas na trzeci makijaż, ten będzie zdecydowanie najbardziej szalony, ale wbrew pozorom zaczynamy od w miarę spokojnego cienia, czyli od cienia Debbie, którym zaznaczę załamanie powieki. I zaznaczam to załamanie na całej długości. I staram się powiekę wyciągnąć, tutaj to załamanie podkreślić troszkę dalej, troszkę do góry, bo za chwilę będę robiła cut crease. Ale na razie skupmy się na ładnym podkreśleniu, dobrym rozblendowaniu tego cienia właśnie tuż nad załamaniem. I używam w tym celu pędzelka DS15. I zobaczcie, tak sobie wyblendowałam to załamanie, już delikatnie kształtując ten zarys pod mój cut crease, który za chwilę wykonam, ale najpierw przejdę do drugiego oka i zrobię to samo. Cień rozblendowany i ja jeszcze dołożyłam ten biały odcień Merlin, odrobinkę dosłownie, bo on jest tak mocno napigmentowany, tutaj na granicy tego beżu, pod łukiem brwiowym, ale tak jak mówię, minimalną ilość, żeby ładnie wyczyścić ten obszar. I teraz przechodzę do korektora, wezmę sobie mój ulubiony korektor do cut crease, czyli korektor Catrice. 0,10, taki mam odcień, zobaczcie, już jest prawie wyżarty do końca. Biorę sobie taki śmieszny pędzelek Blendit numer 310, to jest taki, ja go nazywam pędzelek ząbek, widzicie to? Mikro. I nabieram odrobinkę korektora i nim zaznaczę sobie szkic mojego cut crease. Teraz biorę taki większy, płaski pędzelek, to jest pędzelek Maestro, ale niestety nie wiem co to za numer, bo już tutaj mi się wytarły te napisy. I cienką warstwę korektora nakładam na cały ten obszar mojego cut crease, to jest ten sam korektor. I teraz płaskim pędzelkiem na cały ten obszar pokryty korektorem nałożę cień Audrey. I teraz po wypełnieniu całej powieki ruchomej sięgam jeszcze raz po cień Debbie, biorę pędzelek Hulupa 66 i tym cieniem pogłębiam ten efekt, dodaję tutaj jeszcze intensywności w załamaniu powieki, bo zazwyczaj jest tak, że jak dokładamy ten niebieski, dokładamy jakiś inny kolor pod załamaniem, to troszkę nam to załamanie się wyciera, robi się bledsze, a chodzi o to, żeby tutaj ładnie kontrastował nam ten kolor. No i dodatkowo jeszcze tym pędzelkiem możemy sobie to ładnie rozetrzeć. Teraz biorę błyszczący liner i będzie to liner z Vibo od Katosu. On się nazywa, o ile dobrze pamiętam, Luna. Luna, jest to taki liner złoty, brokatowy i nałożę go dokładnie w tym załamaniu, żeby podkręcić, jeszcze podkreślić tego mojego cut crease'a, ale głównie skupię się na części bliżej kącika wewnętrznego.
I myślę, że ten błyszczący liner bardzo ładnie prezentuje się z tymi matowymi cieniami. Ja go poprowadziłam mniej więcej do połowy, tutaj do środka powieki i myślę, że to jest takie optymalne miejsce, optymalny punkt. A teraz sięgam po liner, czarny liner, również z kolekcji Katosu i nim narysuję klasyczną czarną wyciągniętą kreskę. Okej, kreski gotowe i jak widzicie, ja postawiłam na takie konkretne. Teraz mogę przejść do dolnej powieki i tutaj znowu cień Debi. Nałożę go pędzelkiem DS16 na całą długość tej dolnej powieki i za chwilę dołożę jeszcze brązową kredkę na linię wodną. Tą brązową kredkę też pomieszam razem z tym cieniem, żeby przyciemnić dół oka. Przygotowałam sobie kredkę Golden Rose, to jest numer 02 i to jest kredka metaliczna. Najpierw nałożę ją na całą linię wodną. Ale coś mi ona tutaj nie chwyta tej linii wodnej. Widzę, że jest ciemniejsza w linii rzęs niż na linii wodnej, więc dajcie mi sekundę, znajdę jeszcze inną, ciemniejszą brązową kredkę i połączę te dwie razem, żeby to ładniej wyglądało. Po chwili przemyślenia stwierdziłam, że mam czarną kreskę, to może jednak wezmę czarną kredkę. Kredka numer 01 Bell Hypoallergenic. Mały pędzelek. Mam tutaj akurat pędzelek, który jest przybrudzony czarnym cieniem, to jest Blended 240, ale ja na ten pędzelek nałożę odrobinę brązowej kredki i tą brązową kredką rozetrę tutaj przy linii rzęs, żeby to oko nie było znowu takie, wiecie, za ciemne. I kredkę nabieram bezpośrednio na pędzelek. O właśnie, przygoda. Przygoda, kredka się złamała po raz kolejny. Chyba jestem zbyt silna. Okej, kreski roztarte. Taki efekt bardzo mi się podoba i tutaj nieocenionym był pędzelek od Hulu i Daniela DS17. On jest idealny do roztarcia tej linii między rzęsami, do przydymienia dolnej powieki. Jest rewelacyjny. Dajcie mi sekundkę, przykleję kępki, wytuszuję rzęsy i już do Was wracam. Kochani, postanowiłam, że dokończę makijaż poza kamerą, żeby było szybciej, a produkty, których użyłam, znajdziecie oczywiście w opisie. Kochani, czas na niespodziankę. Za moment pojawi się tutaj komentarz. Jest to komentarz spod ostatniego filmu. Postanowiłam, tak jak wcześniej zapowiadałam, nagrodzić jedną aktywną osobę i będzie nią Kinga. Kinga, odezwij się do mnie, dla Ciebie nagroda niespodzianka. Pamiętajcie, że warto być aktywnym zawsze, bez względu na to, czy jest rozdanie, czy go nie ma. Dziewczyny, za nami trzy makijaże wykonane paletą retro. Ja od samego początku nie ukrywałam, że dla mnie to będzie ogromne wyzwanie, bo to nie są moje kolory, to nie jest mój styl. Ja zazwyczaj maluję się w kolorach naturalnych, w brązach, w nudziakach. Moje makijaże są typowo takie rozświetlające, delikatne, więc nawet samej autorce Karolinie napisałam wiadomość: Karolina, słuchaj, to będzie dla mnie naprawdę duże wyzwanie. I teraz Wy ocencie, napiszcie mi w komentarzach, dajcie znać, czy Waszym zdaniem podołałam, czy też nie. Czy Wy byście kupili tą paletę? Czy macie już tą paletę? Co o niej myślicie? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Ja jestem kupiona. Paleta jest bardzo inspirująca. Ona mnie zmusiła do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Jeśli chodzi o cienie, to one są bardzo dobrze napigmentowane. Łatwo się blendują, pięknie się ze sobą łączą. Lekko się osypują, dlatego przy tych mocniejszych kolorach proponuję Wam, żebyście makijaż oka robili najpierw, a później nakładali podkład. Będzie Wam po prostu o wiele łatwiej. Ja nie do końca się dogadałam z jednym cieniem. Mowa o
Audrey, czyli o tym, który mam teraz na powiekach, on z daleka wygląda bardzo dobrze, ale jak się przyjrzałam z bliska, to są takie delikatne prześwity, mimo że starałam się budować ten efekt na oku, ale myślę sobie, że to może być też po prostu nieporozumienie między korektorem a tym cieniem, między korektorem, który mam teraz na powiekach, więc będę jeszcze ten cień testować w innych kombinacjach. Uważam, że paleta jest bardzo oryginalna, jest to paleta z pomysłem, świetnej jakości, która na pierwszy rzut oka wydawała mi się totalnie nie moją bajką, jednak po kolejnych makijażach wykonanych tą paletą stwierdzam, że jest naprawdę inspirująca i ja kupiłabym ją. Mimo że na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że to nie moja bajka, to jednak podoba mi się to, jakie propozycje makijażowe udało mi się uzyskać przy pomocy tej palety. Miłym zaskoczeniem jest dla mnie również to, że przy pomocy tej palety możemy wykonać bardzo ładne makijaże dzienne, a to było dla mnie sporą zagwozdką od samego początku, jednak da się, da się. Kochani, jeżeli film Wam się podobał, klikajcie kciuki w górę, zostawcie po sobie ślad w komentarzu, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!